naszego gałskiego architekta, tutaj bardzo już wtedy znanego oczywiście w Barcelonie, więc rozpoznano. Zbudowano mu pogrzeb, 200 tysięcy ludzi uczestniczyło w tym pogrzebie. Zresztą do dzisiaj są zwolennicy uznania go świętym, także walczą o to katolicy też, żeby Gaudiego kanonizować. Przede wszystkim bardzo bogowojny, dwa razy dziennie chodził do kościoła, nigdy się nie ożenił. No i przede wszystkim to, że w 1919 roku nie realizował żadnych innych zleceń, tylko właśnie Sagrada Familia do 1926 roku. No tylko, że właśnie w czasie wojny domowej też ucierpiała ta budowla, bo sami Katalończycy sobie republikanie zbombardowali, a więc ta Syga została zbombardowana, były i też wszystkie makiety tam. Chwileczkę zatrzymamy się tutaj na panoramę, więc bardzo ładnie będzie widać Gniezdce usytuowaną z Barcelony jak na dłoni, a więc Sagrada Familia, tam te oczywiście większe są dźwigi niż te wieże, które mają po 100 metrów. No ale właśnie stąd bardzo ładnie będzie widać. Tak my się tu za chwileczkę ustawimy na tej platformie. Będzie można przejść do tyłu, za autokar do tyłu, a więc do samej krawędzi tej platformy, gdzie wreszcie będzie morze, bo niektórzy mają wątpliwości, czy nad morzem leży Barcelona. Więc będzie widać Porto, stary Porto i też z kolei Barrio Gotico, a więc do którego będziemy zmierzali, no i jak na dłoni właśnie o to usytuowanie, także te wzgórza zachodnie, Tibidabo.
Dobra, może tu jeszcze... Thank you.
dla miasta była wysoką gałą. To znaczy te właśnie lampy, które zapajączone. Gracias.
Kura za bokami. Klima na hotela. Pedro, ya la nota, la que está botán. Badano, zastanawiano się, długo się zastanawiano, czy to w ogóle są ludzie. A więc z no, tradycją piwa, jak oczywiście barbary. Jest. Tak.